supply plane inbound. We've lost the lead. Hej, witajcie z tej strony Bloody, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Black Ops, czyli moją najlepszą część Call of Duty pod wszystkimi względami, pod względem multi, pod względem kampanii i oczywiście zombie. Grałem sobie tutaj bronią AK-47, czyli jedną z moich chyba moją ulubioną bronią w Call of Duty, chyba we wszystkich nawet FPS-ach mógłbym nawet pokłócić się o takie zdanie. Pod względem modelu broni, feelingu strzelania i dźwięku, naprawdę broń jest kozacka, czuć moc jak się gra tą bronią. Dobra, następna sprawa to grałem sobie tutaj na opcji Crysis. Gameplay jest taki w miarę, warto zerknąć do niego oko, choć nie urywa dupy. Dobra, dzisiaj chciałem pogadać o Call of Duty Modern Warfare Remaster. Chciałem tak moją ocenę, moją opinię, tak po prostu nawet pogadać o tym właśnie remasterze. Oczywiście widziałem trailery, gameplaye, według mnie nie ma co się nawet wypowiadać o jakiejś w ogóle grze, jak nawet nie widzieliśmy przynajmniej tego trailera, a najlepiej to się wypowiadać dopiero jak się widziało jakiś gameplay z gry. Dobra, i co ja mogę powiedzieć? Powiem wam, oczywiście jestem zaskoczony pozytywnie. Oraz mam pewne obawy do tego remastera. Ale to przejdziemy do obaw w późniejszej części. Tak, powiem wam, jestem zaskoczony pozytywnie pod względem jak został zrobiony ten remaster. Naprawdę grafika, udźwiękowienie, światła, tekstury zostały poprawione i to znacząco. Naprawdę to wygląda teraz na wyższym poziomie. Widać, że to jest taki naprawdę wyższy poziom. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko się prezentuje, propsy dla nich. Następna sprawa to z tego co pamiętam, to zostanie dodane na początku 10 map. 10 map to będzie 10 map, kurde, nie mogę się wysłowić, 10 map multiplayer, a później zostanie dodane 6 map. Oczywiście ja za bardzo znam studio Activision i w ogóle ci co produkują Call of Duty, co w ogóle robią Call of Duty, i wiem, że oni pieniążki to bardzo, bardzo lubią i mi się wydaje, że te 6 map nie zostanie tak po prostu dodane za darmo, nie łudzę się o to, bo ja wiem, że oni pieniążki bardzo lubią i w moim zdaniem to będzie dodane jako płatne DLC, ale zobaczymy, wszystko się okaże w praniu, może mnie zdziwią, może się zaskoczę, może się będę mylił, oby, tak to powiem. Tak, co tu jeszcze mogę dodać, nic ująć. Tak, teraz chciałem przejść do tych obaw, no bo co tu więcej gadać. O, jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście będzie tryb kampanii i będzie tryb multiplayer. Oczywiście bardzo czekam na kampanię, bo kampania to naprawdę... kampania według mnie no stoi na wysokim poziomie właśnie w tym remasterze. Ogólnie Czarnobyl i te sprawy to... Czekam. Judmalina. Dobra. Oczywiście grałem wcześniej w oryginalną wersję Modern Warfare, dlatego w ogóle będę teraz miał takie porównanie, jak to będzie wyglądać w remasterze, jak to wygląda w remasterze, bo już są gameplaye, a jak to wyglądało w oryginale. Dobra, teraz chciałem przejść do takich małych obaw jeszcze. Powiem wam, obawiam się paru rzeczy. Na początku się obawiam tego, że niestety, ale nie zostaną dodane żadne kill streaky, że będą, tak jak wiemy, nie wiem czy wiecie, może na pewno są gracze tutaj, którzy nie grali w ogóle w Call of Duty Modern Warfare, bo nie mieli w ogóle okazji, nie mieli szansy zagrać w tą grę, jak była premiera, albo były te lata świetności Call of Duty, to nie mieli takiej szansy zagrać w te Call of Duty. To jak wiecie, albo nie wiecie, w Call of Duty Modern Warfare są tylko 3 kill streaky: UAV, Napalm i Kobra. Powiem wam, no według mnie to jest bardzo ubogi zestaw, bo jak wiemy, Call of Duty teraz nam przyzwyczaiło nas do parunastu killstreaków, scorestreaków nawet teraz, i naprawdę no to mi się średnio podoba. Wiem, że to jest taki troszeczkę sentymentalizm, że wiecie, powracamy takie wspomnienia, powracamy do starych czasów, że tylko były 3 killstreaky i nic innego. Ale powiem wam, mi się to średnio podoba, bo ciężko będzie mi się przyzwyczaić na takie 3 tylko killstreaky i nic innego. Co, zdobędzie ktoś kobra i co? Pyk, już koniec i później będzie tylko kille zdobywała, bo co, gunstreaky.
No, mi się to średnio widzi, tak powiem wam szczerze. Następna sprawa, to jestem ciekawy, jak oni w ogóle wyposażenie rozwiążą, jak oni rozwiążą niektóre sprawy, bo jak wiemy, Call of Duty przyzwyczaiło nas do różnych rozwiązań, na przykład, nie wiem, Pick 10 albo coś w tym stylu, do różnych, nie wiem, perków przeróżnistych, dodatków do broni, kamuflaży, tego wszystkiego. I jestem ciekawy, jak to wszystko zostanie rozwiązane w remasterze. Powiem wam, spodziewam się tego, że będzie to wszystko bardzo ubogie, takie jak to było w remasterze, bo oczywiście z dwóch względów według mnie. Jednego względu takiego, że nie chcą psuć wspomnień starszym wyjadaczom Call of Duty, co właśnie grali w oryginalną wersję, a druga sprawa, po prostu się na pewno nie chciało tego w ogóle jakoś się w to super bawić, nie? Bo to jest oczywiście remaster, nie? I mam właśnie obawy, że no ta gra szybko się znudzi i będzie taka bardzo uboga, jaka była w oryginalnej części. Ja bym chciał, żeby troszeczkę tutaj powysilili się i coś tam jeszcze poddawali takiego ciekawszego, żeby jakoś ta gra miała ręce i nogi. Dobra, ja się będę powoli z wami żegnał. Mi się wydaje, że wam się podobał ten materiał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście komentujcie. Zapraszam was, szczególnie was, do komentowania moich filmów, bo naprawdę bardzo małą aktywność pokazujecie na moim kanale. Zachęcam was jeszcze raz bardzo do komentowania moich filmów. Dobra, na razie, cześć!